Maluchy z publicznego przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim uczciły setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na wybiegu. Pokaz mody patriotycznej z udziałem przedszkolaków odbył się 19 października. Zorganizowano go w ramach projektu Piękna Nasza Polska Cała. Cały pokaz mody będzie dostępny na naszym kanale YouTube. Od kilku lat widok ludzi w odzieży patriotycznej jest powszechny na polskich ulicach. Czy poprzez noszoną odzież można wyrażać miłość do ojczyzny? Okazuje się, że tak i wiedzą o tym już najmłodsi. 19 października publiczne przedszkole nr 1 zamieniło się na chwilę w prawdziwy wybieg, a dzieci w profesjonalnych modeli. Podczas pokazu mody królowała biel i czerwień. Dzisiaj mieliśmy pokaz mody patriotycznej i było bardzo fajnie. Patriota powinien znać barwy narodowe. Dzisiaj był pokaz mody i pokazaliśmy barwy narodowe. Dzień Mody Patriotycznej to jedno z zadań realizowanego przez placówkę projektu Piękna Nasza Polska Cała. Projekt pozwala maluchom poznawać polską kulturę, tradycje i symbole narodowe. W ramach tego projektu podjęliśmy jeszcze jedno działanie z dziećmi. Zasadziliśmy mianowicie drzewo dąb w ogrodzie przedszkolnym. Oraz w dniu wczorajszym dzieci wyjechały na wycieczkę do Kolbuszowej, do skansenu. Jak dzieci reagują na taki kontakt z tymi barwami narodowymi, z tą wiedzą na temat, kim jest patriota, jakie są barwy narodowe, kontakt z Mazurkiem Dąbrowskiego? Nasze dzieci są bardzo zainteresowane tą tematyką. Ciekawość jest duża. Rodzice również są bardzo zaangażowani, włączają się bardzo solidnie, że tak powiem, w to przedsięwzięcie. Te wszystkie zadania mają na celu szerzenie patriotyzmu. To jest też jakby hasło przewodnie naszego pokazu mody. Patriotyzm jest w modzie. Po to, żeby już właśnie od najmłodszych lat kształtować w dzieciach takie postawy patriotyczne, i wpajając im patriotyzm przez zabawę, żeby wiedziały, nie, kim są i że wartością jest bycie Polakiem. Publiczne przedszkole nr 1 dba o to, aby jego podopieczni wyrastali na mądrych i dobrych ludzi kochających swoją ojczyznę. Dostrzegło to również podkarpackie Kuratorium Oświaty, które przyznało placówce statuetkę Złoty Prym. Nagroda została wręczona 12 października w Rzeszowie podczas Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej. Nagroda ta jest w wyniku konkursu i przyznawana jest jednej placówce każdego typu, czyli w tym roku dostało jedno przedszkole, jedna szkoła podstawowa, jedno gimnazjum, jedno liceum. Więc znaleźć się w takiej grupie, no to ogromny zaszczyt. Niedowierzanie było, ale Prym jest już z nami, więc stało się to faktem. Bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy komisji, że tak wysoko oceniła nasze zadania.
I to były zadania związane i z patriotyzmem, i z różnymi projektami rekomendowanymi przez ministerstwo i przez kuratorium, jak również wolontariat, jak również działania związane ze współpracą ze środowiskiem. Myślę, że takie znaczące właśnie w tej decyzji komisji było to, co zrobiłyśmy dla środowiska, czyli uhonorowanie kapitana Franciszka Macha, lokalnego bohatera. Niemniej jednak jeszcze było wiele projektów, programów rekomendowanych przez ministerstwo, gdzie pozyskiwałyśmy środki dla przedszkola. 19 października maluchy swój patriotyzm wyraziły nie tylko poprzez modę, ale również słowami piosenki. Biało-czerwone, serca dziecinne, piękne są nasze barwy ojczyste. Yeah.